Wiem, dla niektórych jest to szokujące. Ta ikonka robi wrażenie, że biskup Rysz się nie zgodził. Trochę o tym powiem, odkryję przed wami serca, ale także o innych rzeczach, które mam nadzieję będą ważne w kluczu rozważania słowa i wydarzenia usprawiedliwieni 21.03. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie. W kolejny dzień naszego życia, w ten piątkowy, ważny moment, pomyślenia o Tobie. Pomyślenia, bo Ty pierwszy o nas myślisz. Kiedy otworzymy oczy, to Ty już jesteś i patrzysz na nas z miłością. A u św. Augustyna przeczytamy: Ten, który Cię stworzył, wie również, co ma z Tobą zrobić. Daj nam, Panie, taką ufność, która będzie polegała. Na poddawaniu się temu, byś ty nas poprowadził we wszystkim, w czym chcesz nas prowadzić. Działaj w nas jako jedyny zbawiciel i Pan. Amen. Posłuchajmy słowa. Pan udaremnia zamiary narodów w niwecz obraca zamysły ludów. Zamiary Pana trwają na wieki, i zamysły jego serca przez pokolenia. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który on wybrał na dziedzictwo dla siebie. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Widzicie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dokładnie tak się czuję. Panu udarenia, zamiary narodów. Od tego pierwszego słowa dzisiaj rozpoczynam rozważanie, dlatego że wielu spośród was mówi przekręca. To jak to? To już to spotkanie nie będzie w Łodzi, tylko gdzie? No, moi drodzy, rzeczywiście ksiądz biskup Ryś. Nie wyraził zgody na to, żeby to spotkanie było na Atlas Arenie w Łodzi, pomimo tego, że ta hala była wstępnie zarezerwowana na to spotkanie 21 marca. I wiąże się to m.in. z tym, że będzie miał swoje spotkania, które wynikają z jego pracy duszpasterskiej i ktoś powie mi, że Księdza, no ale przecież Ksiądz tam jeździł, tak? Niektórzy mówili, że kiedy, szczególnie te osoby, które się dopytywały, gdzie to będzie i jakie to będzie spotkanie, no mówiły, no przecież, Księdza, przecież no, to powinno to spotkanie być w Polsce Centralnej. Ja Wam powiem bardzo prosto, kiedy ja miałem doświadczenie, że to spotkanie mam robić na mojej modlitwie osobistej. Poszedłem do mojego biskupa wtedy biskupa Edwarda Dajczaka. Powiedziałem mu o tym i on powiedział: błogosławię cię jedź do biskupa Rysia. A jeżeli on ci pobłogosławi, rozezna to spotkanie, no to będzie to spotkanie w Łodzi. I tak się rzeczywiście stało, pojechałem do biskupa Rysia, zaczęliśmy rozmawiać o tym spotkaniu. Nie wiedziałem, jak to spotkanie ma do końca wyglądać, jakie są jakie. jakie mam przyjąć założenia i cele tego spotkania, w którą stronę mamy iść, no bo w kwestii rozeznawania. On powiedział mi, że mam zarezerwować halę, że się tak było, no i wziął na warsztat modlitwy kwestię tego, czy to spotkanie będzie u niego w Łodzi. No i ksiądz biskup, ksiądz biskup Ryś odzwonił do mnie i powiedział, że Rafał, no nie gniewaj się, tak rozeznaliśmy, spotkanie nie będzie w Łodzi. No i teraz co ksiądz zrobi dalej? Moi drodzy, ja nie lubię czegoś takiego robić na zasadzie, nie, nie udało się zrobić, no bo jaki sens ma wtedy to rozeznawanie, w którym ja widziałem halę w Łodzi, w moim, pragnieniu, w moim sercu było spod, pragnienie, które się spotkało z, z, tym, z tą wizją, no i teraz co ja mam robić? Więc z takim samym nastawieniem wróciłem do mojego biskupa Edwarda który odkryje przed wami konkretne rzeczy. On wiedział o tym, że będzie przyjęta i ogłoszona rezygnacja, więc nie powiedział mi tego wprost. Powiedział, że Rafał, nie mogę teraz podjąć decyzji, bo to jest sprawa dużo trudniejsza. Wiedząc o tym, że będzie to już następny biskup, który będzie podejmował decyzję, ale powiedział, że zarezerwuj hale. Uwaga w koszalinie. Zarezerwuj tą arenę, która jest tutaj, jak niektórzy widzieli, tam bawiło się na przykład na spotkaniu, na spotkaniu w Disco Polo prawie 5000 ludzi, więc to nie jest mała salka. Więc pokazuje to, że to jest potężny obiekt, który, ma, który jest tutaj tyle, że no, daleko. No ale biskup Dajczak to tak rozeznał, nie mówiąc co będzie dalej. Więc dlaczego wam to mówię, że to jest dla mnie dość trudne? Dlatego, że ja wolałbym robić to spotkanie na hali widowiskowo-sportowej, bo pamiętajmy, że to nie jest jeszcze ciepło w Łodzi, ale wierzę w to głęboko, że jeżeli Bóg daje korektę przez ludzi, przez moich przełożonych, to przyjmuję to tak, jakby to mówił sam Bóg. W sprawach oczywiście, które mam rozeznawać. No i ksiądz biskup Zbigniew Zieliński pobłogosławił to spotkanie i dzisiaj uroczyście mogę wam powiedzieć, że to spotkanie w ramach Stadion Młodych które będzie nosiło nazwę Usprawiedliwienie 2103, odbędzie się 21 marca w Koszalinie. Ta arena jest już wynajęta. Umowa i draft umowy są już wstępnie podpisane. Konferencja prasowa, która jest przygotowywana, na przyszły tydzień, na poniedziałek lub wtorek będę wam wszystko na bieżąco omówił. Będzie pokazywała więcej szczegółów tego spotkania. Natomiast chcę wam pokazać, jak bardzo, jak bardzo to się łączy ze słowem. Że to nie jest oderwanie od, od tego, co nas prowadzi. Panu daremnia zamiary. No, moim zamiar był bardzo, bardzo jasny. Czy się poddam temu, żeby pozwolić Bogu na poprowadzenie mnie tam, gdzie ja nie chcę? Czy będę wierzgał? Nie. Zamiary Pana trwają na wieki, zamysły jego serca przez pokolenia, błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, kiedy w moim kapłaństwie Bóg staje się bardziej moim Bogiem? No właśnie wtedy tak upraszczając trochę w takiej, takiej parafrazie, pokazując trochę, prezentując trochę teologię księdza, księdza Jana. Twardowskiego, nie? o tym wkładaniu teologii łyżeczką do głowy. No, kiedy Bóg staje się bardziej Bogiem w moim życiu, kiedy ja jestem bardziej posłuszny moim pasterzom. Więc pomimo tego, że jest to, będzie, będzie to dla mnie trudniejsze, robić, robić spotkanie, duże spotkanie, modlitewne spotkanie, bo taki będzie sens tego tutaj nad Morzem tego 21 marca, to wierzę, że Boża chwała się tutaj objawi. Wierzę, że. To wszystko, co jest zaplanowane, co przygotowywaliśmy przez te miesiące, myśląc o łodzi, stanie się, stanie się tutaj naszym doświadczeniem ogromnego powiewu Ducha Świętego i tego wszystkiego, co się tutaj stanie. I wierzę też w to głęboko, jak już słyszałem to, to dzisiaj, że zanim ogłosiłem to na kanale, to jest ciekawe, dzisiaj to już słyszałem. Że wielu katachetów, wielu kapłanów organizuje grupy, żeby przywieźć młodzież jednocześnie na to spotkanie i żeby pojechać nad morze, przyjechać na to spotkanie. No bo przecież rzut beretem do mielna, tych kilka kilometrów z Koszalina, a spotkanie skończy się w takiej godzinie, że jeszcze będzie można pojechać chociażby do Koszalina czy do tych pobliskich miejscowości, gdzie też jest dużo różnych pięknych rzeczy. No, i co z tego wynika, jakby dalej? Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Wiecie, kiedy myślę o tych wszystkich, których, za których rozpoczęliśmy modlitwy, o których modlimy się na to spotkanie, to widzę ludzi, których widzi Bóg i których pociągnie Bóg na to spotkanie tutaj, żebyśmy z wami zamanifestowali wiarę. Ja chcę powiedzieć wprost, że Jestem przekonany, że wszyscy, którzy, których Bóg powoła na to spotkanie, to może dziwnie brzmi, oni po prostu przyjadą. I ci, którzy będą mieli do tego konkretne wezwanie od Pana. I odwrotnie, ci, którzy nie będą mieli powołania na to spotkanie, bo może to brzmi trochę dziwnie, a nawet bardzo by chcieli być na tym spotkaniu, po prostu nie przyjadą na to spotkanie. Nawet gdyby nie wiem, jak się starali, bo to od niego zależy. Naprawdę to, co się dzieje, biorąc pod uwagę, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie ojciec. Taka jest po prostu kolej rzeczy. Natomiast dlaczego zależy mi na tym spotkaniu, żeby ono było także otwarte, żeby to także dorośli pomogli młodzieży się zorganizować? Dlatego, że my siebie nawzajem potrzebujemy. To jest, to jest spotkanie, które będzie spotkaniem bardziej formacyjnym niż ewangelizacyjnym. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj masa młodych ludzi w całej Polsce wierzy w Boga. Nie zamierza porzucać katechezy, nawet jeżeli są w mniejszości. Dzisiaj masę ludzi mierzy się z konkretnymi wyzwaniami, które wynikają z Ewangelii. Jak Ewangelię użyć, żeby z jednej strony nie spłycić Ewangelii na poziomie, żeby nie stała się ona Ewangelią dla Ewangelii, Kościołem w Kościele, że ja mam swój stosunek do poszczególnych rzeczy obok tego, co mówi Kościół, bo Kościół daje bardzo jasne wymagania. A z drugiej strony, żeby zobaczyć, że, że to nie jest tak, że, że nie ma tych ludzi, że, że są to tysiące ludzi, którzy wierzą w Boga, pomimo nieustannej, codziennej nagonki mainstreamowej powiedzmy sobie wprost w wydobywaniu najmniejszego szczegółu ksiądz zrobił to ksiądz nie zrobił tego i to jest, to, jest, to jest ciekawa rzecz że ja umieściłem jeden taki obrazek z takiej strony memy religijne cokolwiek byś nie zrobił jak ktoś chce uderzyć zawsze znajdzie sposób Dlatego Jezus tak mówi o, o budowaniu pokoju, o budowaniu pokoju, przerzucaniu mostów. Jeżeli ktoś chce, ksiądz powiedział na parafii, że ma dietę, no to już się stało to wielkim hitem internetu, co by jadł, a czego by nie jadł. Czy to rzeczywiście jest największy problem dzisiaj internetu? Co ksiądz je po kolendzie? Czy to jest największy problem, jeśli chodzi o, o problemy nas, księży? No nie, no. chodzi o klikalność tak? w tych wszystkich internetowych tytułach. Więc jeśli chodzi o te klikbajtowe tytuły, no to jeżeli Jezus mówi o czystości i nieskazitelności gołębia, my mamy z tego korzystać, ale mamy jednocześnie korzystać z tego, by być przebiegłymi jak węże. No bo jeżeli chcemy docierać z dobrą nowitą, z jakimś przesłaniem, w sytuacji, kiedy informacji jest tak wiele, to jeżeli my nie będziemy korzystać z tych wszystkich współczesnych form docierania, no to w jaki sposób będziemy wobec tak agresywnego świata mediów wchodzić z przesłaniem dobrej nowiny o miłości Pana Boga. O tym, że on naprawdę szuka człowieka, że jemu naprawdę na nas zależy, że chce. Dawać nam rozwiązania, które nie są rozwiązaniami z tego świata, które dają pokój, które pokazują to, co jest istotne w naszym życiu. Więc yy, wybaczcie mi ci, którzy yy, mówią: Ja czasem tylko kilka chwil poświęcę wobec tego, co jest wikące. Tak, robię to bardzo celowo, bo ci, którzy rozważają ze mną słowo, oni przechodząc przez to słowo, widzą, jak to słowo dotyka mojego serca, dowiadują się dodatkowych informacji ale jednocześnie stają się narzędziem, by to słowo trafiało do tych, którzy nigdy na ten filmik by nie weszli. Jest, jest to świadome, celowe i mam nadzieję, że zniesiecie trochę szaleństwa z mojej strony także przez taką formę ewangelizacji. No dobra, dzisiaj piątek. Proszę Was z całego serca o różnego rodzaju formy postu, w intencji tego spotkania um, usprawiedliwieni 2103, dlatego że bardzo dużo problemów się piętrzy, których żeśmy wcześniej nie widzieli i które wydawały się być absolutnie poza nami e, wobec tego spotkania. Więc każda forma postu. Jeżeli dzisiaj sobie postanowisz zjeść o jedną kanapkę mniej z serem, bo wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, to nikt tego nie musi widzieć, to już Pan to widzi, a Pan, który widzi, wykryciu odda tobie. To jeśli postanowisz sobie mniej siedzieć w internecie, ofiaruj to, proszę Ciebie. I nawet jeśli będziesz dał, jeśli nawet dasz radę wpisać to w komentarze, formę ofiarowanej modlitwy albo postu, to, to proszę Cię dzisiaj o takie świadectwo, żebyśmy siebie nawzajem nakarmili także tym, że, że pamiętamy o sobie i szczególnie o tych, którzy... Zaczęli organizować grupy i zaczęli myśleć o tym, jak zrobić ten wyjazd, żeby pojawić się na wielkiej manifestacji wiary, na której notabene będziemy chcieli przeżyć niesamowitą Drogę Krzyżową i Eucharystię. To będą dwa punkty, które będą dla nas jako katolików miejscem modlitwy i wołania o pokój na świecie, bo przecież Ukraina to nie jest jedyne miejsce, gdzie. Tak ogromne zbrodnie dokonują się, kiedy spojrzymy chociażby na Afrykę, gdzie pięć razy więcej ludzi ginie niż w Ukrainie, to powinno nas to jeszcze bardziej napawać jakimś niepokojem o losy tych ludzi, którzy tam tak cierpią, i troską o nich. Więc to będzie w ogóle główna intencja tego spotkania. Ale w następnych odcinkach nieco więcej także o tym spotkaniu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Subskrybujemy, kto tego jeszcze nie zrobił. Lajkujemy. No i w komentarzach dajcie świadectwo tego, co będzie dzisiaj Waszą formą postu. Bardzo Was kocham. Do zobaczenia jutro. Jak Bóg.